China, teatry, muzea. Co robić w wolnym czasie? Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłasza nabór studentów na pierwszy rok studiów, Wydział Teologii. Zostań aktorem niskobudżetowych filmów erotycznych. Po każdym nakręconym filmie kawa gratis. Może to jest pomysł. Zawsze chciałem studiować. Zapisy na egzaminy pod numerem 0700 22. Zwariowałeś? Chcesz iść na studia? Chcesz iść na studia, kiedy kariera aktorska stoi przed tobą otworem? Zadzwonimy pod ten drugi numer. Zadzwoń. Zadzwoń, a nie pożałujesz. W sumie może i racja. Studia mogą zaczekać. Jak nie teraz, to w przyszłym roku. Producent filmowy Winicjusz Gawenda 0500 12. Halleluja! 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 Ty, człowieku, która jest godzina? 20 po siódmej. Dzięki. Nie wiem, czy to kino to dobry pomysł. W sumie zawsze miałem problemy z zapamiętywaniem tekstu. Z WF-u dwa razy w technikum oblałem. Nie. Chyba studia będą lepsze. Jakie tam zapamiętywanie tekstu? No co ty? Pomyśl. Świat pięknych kobiet. Telefonów komórkowych i szybkich samochodów. No i kawa. Gratis. Zadzwoń. Zadzwoń, a nie pożałujesz. W sumie kawę to bym się za darmo chę napił. Studia nie zając. Winicjusz Gawenda. Synu, zastanów się,
Życie to sztuka dokonywania wyborów. Teraz musisz podjąć decyzję. Wszystko od tego zależy. A jeżeli podejmiesz decyzję, nie ma już odwrotu. A kawa za darmochę. Możesz jej się napić u swojego proboszcza, w swojej parafii. Zaraz. Ale ksiądz nie ma szybkich, luksusowych samochodów, komórki. Błądzisz, synu, błądzisz. Chyba faktycznie zbłądziłem. Chciałem postawić na jednej wadze chwilę przyjemności i dobre wykształcenie na całe życie. Na szczęście mam jeszcze resztki rozumu. Halo? Dziekanat? A więc wybrałeś. Głupić się jak but. Teraz kto inny twoją kawę wypije. A mogłeś zostać gwiazdą. No i zapomniałeś o najważniejszym. Żeby zdawać na studia, trzeba mieć najpierw ukończone technikum. Jak wspomniałem, kawy też się nie napijesz. I nie mówiąc już o innych przyjemnościach. Zaraz. Może jeszcze nie jest za późno. Zaraz, moment. Halo. To chyba ty mi powiedziałeś, że mogę zdawać na studia. Ja? Dobrze wiedziałeś, że mam nieukończone technikum. To jest zwykłe oszukaństwo. Człowieku, to nie jest oszukaństwo, to jest po prostu konkurencja, no. Na jedno miejsce na studia przypada 5 osób, a na jedno miejsce w filmie erotycznym jest 12 kandydatów. Dawaj to. Jezus.